Witam serdecznie. To nagranie dedykuję wszystkim, którzy sobie pierwszy raz kupili drukarkę. Nie wiedziałem, jak się tusz wymienia. Pan w sklepie komputerowym nauczył mnie, jestem mu bardzo wdzięczny, dzięki swojej dobroci. I chciałbym tą umiejętnością się z Państwem podzielić. Rozpoczynamy. Drukarka. Papier wyciągnąć z tyłu. To szufladkę tak się ładnie wkłada. Tak. Delikatnie. Wszystko nie siłowo. To jest takie jakby wieczko do kserowania, nie? I do góry. Tutaj nie ma nic takiego. Delikatnie wszystko. Tak, dobra. Mamy. Włączamy. Włącz. Tak. Tak. Ona musi zaszaleć troszeczkę. Tak. Tak jakby ma swoje chimery, nie? Ale niech tam ma. Drukarka to dama. Dama musi mieć swoje. I tu jest takie 6 znaków. Tu jest. 1, 2, 3, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tak. Szukamy teraz tym klucza. O, zawsze tą strzałką w lewo i pojawia się klucz. Śrubokręt i klucz. I ja zawsze twierdziłem, że tak jak rower naprawiałem, że ja jestem dobry właśnie w tych sprawach, tam gdzie jest śrubokręt i klucz. Się okazuje, że w drukarce jest narysowany klucz. To już jestem u siebie w domu, tak jak Karglów był w Ameryce, zobaczył konia w samochodzie, jak w Kurzewnikach. I już jestem w domu, klucz pokazany. Śrubokręt mam. Tak? Śrubokręt mam. Żartuję oczywiście. Pokażcie Państwo. Żartuję z tym kluczem. To był dowcip. Tak. I teraz tą strzałkę szukamy. Tu jest taka rameczka, która przeskakuje. O. Pomoc. Konfiguracja. Taka ramka jakby. A my nie chcemy tej ramki. Pomoc też. Tu jest klucz. Mamy klucz. Jeżeli ta ramka, która przeskakuje... Jeszcze raz. Raz. Tu wskoczyła na ten klucz. Ważne zapamiętać, że klucz i śrubokręt. OK, dalej. Dobrze. Poziom tuszu. Dobrze. OK, dalej. Nie cofnąć. Poziom tuszu jest mało. Mało. Już widać, że do wymiany, nie? Tym cofamy. Konserwacja. Konserwacja, czyli tą strzałką góra, dół. Tak jak w komórce kiedyś tam był. Strzałką w dół. Konserwacja. Konserwacja. OK. Sprawdź dyszę tutaj na drukarki. Wymiana naboju atramentowego. Ale my jesteśmy tutaj, ten pasek. I trzeba zejść tym to strzałką do wymiany naboju. Schodzimy. Jeden poziom, drugi poziom. Wymiana głowicy to nie. Wymiana naboju. Jesteśmy na zapaliło się tutaj. Wymiana naboju atramentowego. OK. Tak. Wymień, tak, z tuszem. Kartoniki z tuszem. Tu jest napisane start, ale tym już teraz nie, ani OK, tylko start to jest taki znak. Taki jakby... O, w środku taka kreseczka. Bardzo ładnie to wygląda. Mi się podoba ten znak. Czekaj, napisane. O, ona musi zaszaleć. Dama ma swoje chimery. I to zostało wysunięte, jak widzieliście. Cztery kolory, tak? Czarny i tak dalej. Ja tylko pokażę na jednym. Tu jest taki przytrzymacz, może delikatnie. I taki spust, zaraz go pokażę. I tak jakbyśmy ząbek u dentysty wyciągali. Drodzy Państwo, jak chcę pokazać. Tak. Tu jest taki spust. Taki jakby... O, taka sprężynka. Ona się zatrzaskuje, żeby to nie wyszło. Nie wolno tego przekrzywiać, bo tu jest tusz może wylecieć. I przed, jeżeli mamy nowy atrament, to Pan mi powiedział, że tu jest taka tasiemka, która trzeba ją zerwać, ponieważ ta tasiemka
To jest odpowietrznik tutaj, odpowietrznik. Przed użyciem trzeba tę tasiemkę zerwać. Bo ja mam odebrać tuż we wtorek dopiero, ale tylko pokazuję. I kolejno wyciągamy żółty. Naciskamy na ten spi. O, to jest ważne, żeby nie ułamać. I tak dalej, już nie będę pokazywał. Wkładamy, jak mamy nowe, to wkładamy. I taki dźwięk posłyszymy. O, skoczyło. I skoczyło. O, teraz dopiero. Ten dźwięk, on nie wskoczyło wtedy. Bym zrobił błąd, może bym nawet coś uszkodził. O, teraz pierwszy raz to robię. Było tak, że niby włożyłem, nie? I co, wystawał trochę. Może to by gdzieś uszkodziło coś, bo ona wsuwa się. Musi być, posłuchajcie jeszcze raz. O, ten dźwięk, wszystko na dźwięku się opiera. Teraz jak tak palcem przejedziemy, jest równiusieńko. I teraz co? Tu mamy wymienione, już nowe powkładane. To na końcu znowu tym znakiem. Tak jakby ten znak taki jest absorbujący. Na początku i na końcu. Nie wiem czemu. Czyli na końcu po wymianie jeszcze raz ten znak. Ten. To jest tak jakby... On mi przypomina znak taki drogowy. Dobry. Tak? O, zobaczcie pan, tutaj tu w środek schowało się. Wysuwa. O, i dama musi zaszaleć. Pomachała mi na do widzenia. I napisane zostało zakończono. Zakończono. OK. Tak. OK. Tutaj już można sobie. O, już tam nie ma. Konserwacja. Wracamy do punktu wyjścia, nie? O. Ten znak jeszcze raz to punkt wyjścia. Śrubokręt i klucz. Jak u siebie w domu. Dobrze. Zamykamy klapę. Wszystko delikatnie. Tutaj pokażę Państwu papier. Załóżmy tego, kto pierwszy raz robi. Tu jest taki, o, taki suwak do, zależy jaki papier szeroki. Kilka, a nie, trzeba wysunąć tam. Pod pulką. O, tak. O, jeszcze raz pokażę. Wysunąć do góry i na bok. Tak. I tu jest taki suwak, żeby dostosować do... I możemy drukować nuty. Kiedyś, to, drodzy Państwo, się na koniec powiem, że trzeba było nuty pisać ręcznie. Każdy to wie. Nie było drukarek. Pierwsze kroki, jeżeli chodzi o muzykę organową i posłannictwo jako organista, powołanie. W Nowym Mieście rozpoczynał piękne, zabytkowe organy. Piękny kościół, odnowiony teraz jest. Tak, tam się uczyłem pierwszych kroków. Jeżeli jakieś nuty, to musiało być pisane wszystko ręcznie. A przy okazji pozdrawiam mieszkańców Nowego Miasta, a szczególnie jedną panią w Nowym Mieście. Tak już jest. Tak. Tak. No to by było tyle. Także widzicie Państwo, byłem w roli historyka, teraz w roli informatyka. Niesamowite. Fan, fan.